nie jest synonimem szczęścia, w nim też zdarzają się potknięcia, małe i duże, które wywołują burzę w twojej bani. Na stałe zamiast serca nosisz w sobie twardą skałę, ognisko domowe ważne jak nic innego. Ty nie pytaj mnie dlaczego, bo w pełnej klasie nigdy nie doświadczyłem tego. I co z tego? Jakoś sobie radzę. Podstawą rodziny miłość, szacunek, zaufanie. Nie hajsu zarabianie ani wydawanie, bo raz jest, raz go nie ma. A żyć trzeba nawet gdy się nie przelewa. Ile takich sytuacji, że w odjebanym domu nikt nie mówi nic nikomu. Każdy zapierdala za pieniądzem, by zaspokoić swoje żądze, nie myśląc o uczuciach, wartościach życia, zawiłościach, przez które idzie dziecko. Dla mnie to typowe umysłowe kalectwo. Rozgnij to, stań twarzą w twarz z rodziną. Problemy same nigdy nie zginą. Pomyśl, co jest ratunkową liną. Zacznij coś działać w tym kierunku, byś nie miał skurwiałego wizerunku w oczach żony i dziecka. Niech to będzie dla ciebie dobra lekcja. Lekcja, 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 lekcja wychowania. Chociaż sam nie jestem wzorem do naśladowania. Jeszcze nie dotarło? To słuchaj do skutku tego nagrania. Słuchaj, słuchaj, słuchaj. Teraz liczy się tylko twoja skrucha. Zobacz, co się dzieje dzisiaj w pobliskich rodzinach. Twoje pokolenie mija, z rodziną się trzyma. Już nie leci, u twojej babci miała matka, syna. Wyjść naprzeciw ignorancji, twój czas też powoli mija. Dziś przed tobą CWK, miałem również takie chwile, ale odnalazłem.